Witajcie, zapraszam Was na webinar o reformie wskaźników referencyjnych. Poznajcie Pawła Sławskiego, partnera w firmie doradczej Deloitte, który od lat pomaga instytucjom we wdrażaniu regulacji finansowych. Dzień dobry. Dzień dobry. I poznajcie również Ignacego Morawskiego, szefa firmy doradczej Spoddata, mojego redakcyjnego kolegę, głównego ekonomistę Pulsu Biznesu. Słuchajcie, ta zmiana będzie dotyczyła właściwie nas wszystkich, dlatego chcielibyśmy, żebyście poznali, czym jest WIBOR, czym zostanie zastąpiony, czym w związku z tym jest nowy WIRON, jak te wskaźniki, na co wpływają te wskaźniki, jak w związku z tym będą się kształtowały wasze kredyty, wasze depozyty, z czego wynika ta zmiana. Dlatego też myślę, że to webinarium jest dla każdego, nie tylko dla przedsiębiorców. Mam wrażenie, że nawet bardziej dla nas, klientów indywidualnych. Panowie, zacznę od Ignacego. Powiedz nam, co to oznacza, że w Polsce toczy się reforma wskaźników referencyjnych i kogo ona będzie dotyczyła? Jest to bardzo ważna reforma, która dotyczy sposobu ustalania ceny pieniądza. Kiedy bierzemy kredyt, szczególnie jeżeli jest to duży kredyt, powiedzmy kredyt hipoteczny, to w jakiś sposób musimy mieć ustaloną cenę tego kredytu, jego oprocentowanie. To oprocentowanie jest uzależnione od wskaźnika referencyjnego. I reforma oznacza, że zmienia się sposób ustalania tego wskaźnika referencyjnego. Ostatecznie o tym, jaka jest, w jakim kierunku ten wskaźnik zmierza, decyduje w jakiejś mierze bank centralny, który zmienia stopy procentowe. Tak? To są te decyzje, o których często słyszymy w mediach. Ale na konkretną wartość tego wskaźnika referencyjnego wpływają transakcje między bankami. Tak? I teraz reforma polega na tym, że metoda ustalania wskaźnika referencyjnego będzie inna niż dotychczas. Dotychczas mieliśmy słynny wskaźnik WIBOR i od tego wskaźnika WIBOR były uzależnione oprocentowania kredytów, ale także na przykład oprocentowania obligacji, a także koszt leasingu, a więc bardzo wielu produktów finansowych. I teraz ten wskaźnik zmieni się na wskaźnik WIRON. I to od tego wskaźnika będzie zależało oprocentowanie, czy to kredytów hipotecznych, czy leasingu, czy obligacji tak zwanych zmiennokuponowych, które są w ostatnich latach bardzo popularnym instrumentem finansowym dla oszczędzających. Więc jest to bardzo ważna reforma. Strasznie to skomplikowane. Pawle, gdybyś mógł wyjaśnić tak naprawdę, czym są te wskaźniki, jak się je liczy, od czego w ogóle, jeśli wskaźnik WIBOR, czy niedługo WIRON, ma wartość X, to skąd się ta wartość X bierze? Dobrze, spróbuję to zrobić prosto. Rzeczywiście wskaźnik to można powiedzieć w uproszczeniu właśnie cena pieniądza. Natomiast patrząc na to, co zostało zapisane w regulacjach, to jest jakaś wartość liczbowa, która jest ustalana przez zewnętrzny podmiot, przez administratora wskaźnika, która jest publikowana codziennie i w oparciu o którą albo następuje ustalenie przepływów pieniężnych, na przykład raty kredytowej, tak jak Ignacy powiedział, w kredycie hipotecznym, albo na przykład następuje określenie wyceny danego produktu finansowego. Natomiast tutaj jest kilka ważnych elementów. Ignacy wspominał o tym, że dotychczasowy wskaźnik WIBOR był ustalany na podstawie depozytów międzybankowych. Wskaźnik WIRON będzie miał szerszy zakres. On będzie tak naprawdę ustalany w oparciu zarówno o depozyty międzybankowe, depozyty zawierane pomiędzy instytucjami finansowymi, ale też depozyty dużych przedsiębiorstw. I jest on ustalany jako średnia wartość oprocentowania tych depozytów, a tym ustalaniem zajmuje się administrator wskaźnika referencyjnego. W Polsce jest to spółka GPW Benchmark. A jaka jest korelacja w takim razie pomiędzy, no właśnie, tym średnim oprocentowaniem a stopami procentowymi? W przypadku WIBOR-u, tak patrząc na stopy banku centralnego, na WIBOR, to ta korelacja jest bardzo duża. Patrząc na nowy wskaźnik WIRON, WIRON podąża za stopami procentowymi, natomiast w związku z tym, że dotyczy różnych grup klientów, różnych grup depozytów, to też wykazuje większe wahania w zależności od tego, jak wygląda popyt na depozyty, jak wygląda skłonność klientów do lokowania środków w poszczególnych dniach.
A Ignacy, ty wspomniałeś, przepraszam, skończę jeszcze tylko myśl, dobra, wspomniałeś o tym, że wpływają te wskaźniki na oprocentowanie kredytów o zmiennej stopie. Ja myślę, że nasi widzowie są szczególnie tym zainteresowani, właśnie jakie to będzie, jakie to ma w tej chwili przełożenie, jakie będzie miało przełożenie. Czy na razie wszystkie kredyty o zmiennej stopie są oparte o WIBOR. Tak? Czyli jeżeli ktoś ma kredyt i płaci ratę comiesięczną, to zapewne wie, a przynajmniej większość osób pewnie wie, że oprocentowanie tej raty jest ustalane w odniesieniu do wskaźnika WIBOR. Na przykład WIBOR plus 2 punkty procentowe. Tak? Te 2 punkty to jest wtedy marża banku. No więc wtedy ten człowiek może wchodzić sobie na różne strony internetowe, patrzeć, ile wynosi WIBOR, jak się zmienia i wtedy będzie wiedział, jak mniej więcej zmienia się oprocentowanie jego kredytu. Teraz tym wskaźnikiem będzie WIRON i przejście będzie stopniowe. Znaczy nowe produkty, nowe kredyty, jeżeli ktoś nie ma kredytu, ale chce wziąć, to zapewne stopniowo na rynku będzie coraz więcej kredytów opartych o WIRON. To nie będzie tak, że to się zmieni z dnia na dzień, tak? Ale stopniowo w ciągu najbliższych 2 lat tych kredytów będzie coraz więcej. Natomiast jeżeli ktoś już ma kredyt oparty o WIBOR, to nadejdzie pewnie dzień, tu Paweł pewnie będzie wiedział lepiej, który to może być dzień, ale w przeciągu 2 lat będzie taki moment, kiedy w umowie wskaźnik WIBOR zostanie zamieniony na wskaźnik WIRON. Tak? W pewnym sensie automatycznie. I wtedy taka osoba będzie musiała poszukiwać w internecie informacji, ile wynosi WIRON, żeby zrozumieć, ile będzie wynosić oprocentowanie jej kredytu. Słuchajcie, czy to potencjalnie w takim razie jest możliwe, że gdybym poszła w tej chwili do banku i ubiegała się o kredyt hipoteczny, to bym go dostała już opartego o WIRON, a nie o WIBOR? Tak powinno być, lada chwila, tak naprawdę. Ignacy wspominał o tych datach przejścia. Samą definicję tego, co się dzieje, kiedy się dzieje, w Polsce określa tak zwana Narodowa Grupa Robocza do spraw wskaźników referencyjnych. Czyli innymi słowy, takie ciało powołane przez Komisję Nadzoru Finansowego, przez Ministerstwo Finansów, przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, przez Narodowy Bank Polski, no i na koniec też przez spółkę GPW Benchmark, czyli administratora wskaźniku, które razem z przedstawicielami rynku finansowego pracuje nad całą zmianą, określa, jakie będą terminy, jakie będą zasady. To jest tak naprawdę kilkaset osób, które w tej chwili nad tym intensywnie pracuje. Wracając do samych terminów. Narodowa Grupa Robocza zdefiniowała tak zwaną mapę drogową. Tam są 3 najważniejsze kamienie milowe. Po pierwsze, w 2023 roku został udostępniony, jest możliwy do wykorzystania nowy wskaźnik WIRON, natomiast nie ma jeszcze kredytów opartych na ten wskaźnik. Pewnie można się spodziewać, że one będą opracowane w drugiej połowie roku. To jest dosyć skomplikowany proces, dlatego że wymaga nie tylko opracowania nowego produktu, ale też opracowania całej kwestii formalno-prawnej, opracowania umów. Wymaga również wielu zmian w systemach informatycznych i to jest najbardziej pewnie czasochłonne, pracochłonne. Natomiast po tym pierwszym kroku w 2024 roku oba wskaźniki powinny funkcjonować równolegle. Zakładam, że można się spodziewać, że zarówno kredyty oparte o WIRON, jak i kredyty oparte o WIBOR powinny być dostępne. A taką datą przejścia jest w tej chwili zapowiedziany 1 stycznia 2025. Po 1 stycznia 2025 wszystkie produkty finansowe powinny być już oparte w Polsce o nowy wskaźnik. Pawle, a czy mógłbyś wyjaśnić, czym się w głównym stopniu różni WIRON od WIBORu? Jasne. Po pierwsze, WIRON powinien być takim wskaźnikiem, który powinien być pozbawiony elementów różnego rodzaju ryzyk. W szczególności on powinien być pozbawiony tak zwanego ryzyka kredytowego. Czyli jeżeli umawiamy się z kimś na transakcję, na umowę, to wskaźnik WIRON nie powinien odzwierciedlać elementu związanego z możliwością upadku tego naszego kontrahenta. Tych głównych różnic są 4. Po pierwsze, jeżeli chodzi o zakres danych, WIBOR był opracowywany na podstawie depozytów międzybankowych, był też opracowywany na podstawie wiążących kwotowań dotyczących możliwości przyjmowania przez banki środków
na rynku międzybankowym. Jeżeli chodzi teraz o nowy wskaźnik, jeżeli chodzi o WIRON, WIRON będzie opracowywany tylko i wyłącznie na podstawie danych o tych najkrótszych depozytach, o depozytach jednodniowych. To jest pierwsza różnica. Druga różnica to podmioty, które będą brane pod uwagę. WIRON wykorzystuje informacje zarówno z rynku międzybankowego, z innych instytucji finansowych, ale też uwzględnia depozyty dużych przedsiębiorstw. WIBOR był wskaźnikiem odzwierciedlającym depozyty zawierane między poszczególnymi bankami kwotującymi uczestnikami fixingu. Trzecia rzecz to jest kwestia terminów, dlatego że to WIBOR znamy pewnie wszyscy dobrze, jesteśmy do niego przyzwyczajeni. To był wskaźnik jednodniowy, ale też był WIRON jednomiesięczny, trzymiesięczny, sześciomiesięczny. Kredyty hipoteczne zazwyczaj były zawierane właśnie w oparciu o WIBOR trzymiesięczny albo sześciomiesięczny. W tej chwili WIRON będzie tylko i wyłącznie wskaźnikiem jednodniowym, to znaczy będzie odzwierciedlał średnią cenę depozytów jednego dnia. I ostatni, czwarty element, który różni te wskaźniki, to jest element związany ze sposobem spojrzenia na jedną i drugą perspektywę. WIRON patrzy wstecz. On pokazuje, co się historycznie rzeczywiście wydarzyło na rynku ostatniego dnia. WIBOR raczej był przewidywaniem tego, co się wydarzy w przyszłości. No i w związku z tym, że jakby my jesteśmy przyzwyczajeni do takich wskaźników właśnie miesięcznych, trzymiesięcznych, sześciomiesięcznych, no też trzeba było w jakiś sposób zdefiniować, jak do tego podejść i jak sprawić, żeby one były bardziej analogiczne, te wskaźniki. Dlatego też oprócz wskaźnika WIRON powstała cała rodzina wskaźników WIRON stopa składana. Na podstawie składania wartości z poszczególnych dni, na przykład 20 dni roboczych, możemy uzyskać wartość średnią tego oprocentowania w perspektywie miesiąca, a jak weźmiemy pod uwagę 60 ostatnich dni roboczych, możemy uzyskać wartość odpowiadającą takiemu terminowi 3-miesięcznemu. A na co w takim razie będzie miał wpływ taki WIRON składany? WIRON składany najprawdopodobniej, zgodnie z rekomendacjami Narodowej Grupy Roboczej, właśnie będzie przeznaczony do wykorzystania w kredytach detalicznych, w tym między innymi w kredytach hipotecznych. Czyli ten WIRON składany, jednomiesięczny dokładnie, bo tak rekomendacja wskazuje, będzie podstawą do skonstruowania nowych kredytów hipotecznych dla osób fizycznych. A słuchajcie, skąd się wzięła ta zmiana? Moglibyście nam to przybliżyć, dlatego że zakładam, że to nie jest polski wymysł przejścia na WIRON. Ja myślę, że warto wyjaśnić, odpowiadając na to pytanie, jeszcze pokrótce, w taki prosty sposób, jak w ogóle ustala się na rynku cenę pieniądza. No jak? No bo załóżmy, kiedy idziemy na bazar kupić pomidory, może nie zastanawiamy się, skąd ta cena zależy, ale mniej więcej rozumiemy, że człowiek, który sprzedaje nam na bazarze pomidory, powiedzmy po 5 zł, pewnie uzależnia tą cenę pomidorów na bazarze od ceny na jakimś rynku hurtowym. Nie wiem, są wielkie targowiska pod różnymi dużymi miastami, tak? I pewnie jak na rynku hurtowym pomidor kosztuje 4 zł, no to ten sprzedawca może doliczyć marżę i sprzedać nam klientowi detalicznemu, nie wiem, za 5-6 zł, tak? No więc jest rynek hurtowy, na którym handluje się dużymi ilościami dla sprzedawców detalicznych i rynek detaliczny dla takich ludzi indywidualnych, osób jak my. I trochę podobnie jest z pieniądzem. Jest rynek hurtowy, czyli rynek, na którym duże instytucje pożyczają sobie pieniądz. Po co sobie duże instytucje do banki? Banki, tak. No, czyli tak jak duzi producenci różnego rodzaju towarów, albo handlowcy mogą handlować ze sobą towarem po to, żeby później dostarczyć ten towar klientowi detalicznemu. Podobnie jest z pieniądzem. Banki handlują pieniądzem po to, żeby dostarczyć później ten pieniądz klientowi. Więc stopa procentowa na rynku jest ustalana w tych transakcjach między bankami. Ostatecznie na to, co się dzieje na tym rynku hurtowym, wpływa bank centralny, który jest, można powiedzieć, jedynym twórcą pieniądza, tak? Natomiast na rynku hurtowym ustala się cena
od której zależy później koszt kredytu. I teraz jak ona się ustala, bo to jest bardzo ciekawe i ważne. To jest jakby kluczowy moment. Obecnie jest tak, czy też dotychczas było tak, że banki zgłaszały cenę, po jakiej są w stanie pożyczyć innemu bankowi pieniądz. Tak? Czyli na przykład codziennie rano każdy bank mówi, po ile może pożyczyć pieniądz na przykład na dzień, na miesiąc, na 3 miesiące, na 6 miesięcy. Zgłasza tą cenę do systemu. I system bierze te wszystkie ceny zgłoszone i w jakiś sposób je agreguje, uśrednia. Jest jakiś algorytm, który to uśrednia. Tak? Tą zgłoszoną cenę, po której banki są gotowe pożyczyć sobie pieniądze. Tak? I w ten sposób powstawały wskaźniki referencyjne w większości krajów rozwiniętych na świecie. Od kilku lat toczy się reforma w Unii Europejskiej, w ogóle w krajach europejskich, bo to nie dotyczy tylko Unii, ale też na przykład Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, która zmienia trochę sposób ustalania ceny pieniądza. Czyli teraz jest tak, że w tych krajach, które już to wprowadziły, nie wiem, powiedzmy w strefie euro, a w krajach takich jak Polska to się dopiero wydarzy, że cena pieniądza będzie zależała nie od tego, co banki zgłoszą. Czyli banki codziennie rano teraz zgłaszają jakąś cenę, to się uśrednia, cenę, po której przeprowadzą transakcję, albo inaczej, są gotowe przeprowadzić transakcję. Teraz ta cena pieniądza będzie uzależniona od tego, po jakim koszcie banki faktycznie pożyczały pieniądze. I banki do systemu wysyłają informacje nie po ile chcą pożyczyć na miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, ale po ile faktycznie pożyczały wczoraj. Pożyczały od innych banków albo od przedsiębiorstw dużych. Tak? Bo to muszą być transakcje naprawdę duże, w sensie, żeby były reprezentatywne. Nie chcemy brać transakcji polegającej na tym, że przyszedł jakiś mały przedsiębiorca i założył depozyt na miesiąc na 1000 zł. Tak? Nie, no musimy brać transakcje duże, żeby w jakiś sposób były reprezentatywne. Więc nowe ustalanie wskaźnika polega na tym, że bierzemy pod uwagę transakcje, które już się wydarzyły. Czyli na przykład ten bank pożyczył drugiemu bankowi na 4,24, tamtemu na 4,28, jeszcze inny bank innemu na 4,31, jakiś duży bank przyjął depozyt od przedsiębiorstwa jednodniowy na 4,15, tak? I uśredniamy te wartości, stosujemy jakiś algorytm, bo tam się jeszcze odrzuca skrajne wartości i stosuje się wiele mechanizmów, które sprawiają, żeby na przykład ta cena nie była zaburzona przez jakąś jedną przypadkową dużą transakcję, tak? Więc generalnie ten algorytm ma zapewnić, żeby to uśrednienie różnych cen było w miarę reprezentatywne i w ten sposób powstaje wskaźnik ten referencyjny, uśredniony, jednodniowy. I to jest idea zmiany, która nastąpiła w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą wprowadzoną w 2016 roku. Dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, ale zmianę też tym wprowadzają kraje nienależące do Unii, tak jak Szwajcaria czy Wielka Brytania. Ja bym pewnie jedną rzecz dodał do tego, co Ignacy mówi, dlatego że to, co z perspektywy, myślę, nas wszystkich jest ważne, to to, że te deklaracje były rzeczywiście wiążącymi kwotowaniami do tej pory. Czyli innymi słowy, to nie jest tak, że to była tylko taka czcza obietnica, ale rzeczywiście w danym dniu, kiedy one były opublikowane, udostępniane, no to w godzinach odpowiednich bank miał po wystawieniu tego wiążącego kwotowania obowiązek zawarcia transakcji w takiej cenie. Natomiast rzeczywiście cała geneza sięga też kryzysu finansowego. Mam na myśli kryzys finansowy 2008 roku. Dlatego, że ten rynek międzybankowy był bardzo aktywny przed kryzysem, a od momentu 2008 roku kryzysu finansowego, upadku Lehman Brothers i wielkiego banku, to zaufanie na rynku finansowym spadło. I spadła też ilość transakcji, w oparciu o które de facto taką średnią cenę depozytów międzybankowych można by było rozważać. I to dlatego reforma, jednym z celów reformy było rozszerzenie zakresu informacji, na których wskaźnik jest wyznaczany. Ale chcesz powiedzieć, że 14 czy 15 lat po tamtym kryzysie ciągle ten brak zaufania na rynku międzybankowym jest widoczny, odczuwalny? Ten poziom depozytów międzybankowych nigdy nie wrócił do poziomu sprzed kryzysu. Jasne. Więc w jakimś sensie tak.
Słuchajcie, ale czy to będzie tak, że w związku z tym ten wskaźnik WIBOR, WIRON od wskaźnika WIBOR będzie się znacząco różnił? Pytam się w kontekście umów. Jeśli mam umowę kredytową opartą o WIBOR, na WIBORze, to jak będzie wyglądał ten proces przechodzenia mojej umowy na WIRON, ale również jak, jeśli jestem przy oprocentowaniu zmiennym, jak może to wpłynąć na cenę mojego kredytu? Poruszyłaś kilka ważnych tematów tak naprawdę. Naraz. I ja spróbuję odpowiedzieć na nie po kolei. Może zaczynając od tego, jak będzie wyglądał ten proces przejścia starych umów na nowe umowy, bo to rzeczywiście proces ważny. No, samych umów na kredyty hipoteczne pewnie mamy około w Polsce 3 milionów, w związku z tym no, to też pokazuje skalę tego przedsięwzięcia. Natomiast jeżeli chodzi o takie podejście, które można zastosować, można je podzielić na trzy elementy. Pierwszy element od momentu wprowadzenia rozporządzenia BMR, czyli rozporządzenia, które reguluje w ogóle całą kwestię wskaźników, my powinniśmy mieć we wszystkich umowach zdefiniowane tak zwane klauzule awaryjne. Klauzula awaryjna to jest klauzula, która mówi, co powinno się wydarzyć, jeżeli ten wskaźnik referencyjny nie będzie dostępny. I takie klauzule od 2018 roku we wszystkich umowach powinny być. Część umów de facto na podstawie takiej klauzuli, już zapisów, które w umowie są, się zmieni. To jest pewnie pierwszy scenariusz. Natomiast nie wszystkie klauzule będą możliwe do zastosowania. Część klauzul przewidywała tylko i wyłącznie, że WIBOR będzie niedostępny przez jakiś krótki czas. I wtedy na przykład taka klauzula mówiła, że jeżeli WIBOR nie jest dostępny danego dnia, weź ostatnią dostępną wartość WIBOR-u. My tu nie będziemy mieli takiej sytuacji. Ten WIBOR zniknie na trwale, w związku z tym będziemy mieli po prostu nowy wskaźnik. Dlatego też jest drugi sposób na taką zmianę. Sposób, który myślę no, znamy, jest też stosowany szeroko. Po prostu aneksowanie umowy, podpisanie nowych warunków, wprowadzenie w ramach tych nowych warunków określenia, jak będzie wyglądać oprocentowanie kalkulowane w nowy sposób. I oczywiście i z perspektywy klienta, i z perspektywy instytucji finansowej takie aneksowanie może być wykonane. Natomiast aneksowanie no, wiąże się z jakimś wysiłkiem, wiąże się z dodatkową pracą, wiąże się, że tak powiem, często z wizytą fizyczną w oddziale, no, dla wiąże banku się to z podpisaniem koszt, umowy. Dla klienta to kłopot. To prawda. I dlatego też, no, mając świadomość, że to jest i duża pula umów, i też jest jakiś kłopot z tym związany, takie zmiany też są wprowadzane no, prawnie. I rzeczywiście w tej chwili Ministerstwo Finansów opracowuje rozporządzenie, które powinno wskazać, że jeżeli nie zadziała klauzula awaryjna, jeżeli nie dojdzie do aneksowania umowy, w jaki sposób obecny wskaźnik WIBOR, na przykład WIBOR 3-miesięczny, zostanie zastąpiony przez wskaźnik nowy, wskaźnik WIRON, plus pojawia się tam taka wartość tak zwanego spreadu korygującego. I tu przechodzimy do drugiego elementu twojego pytania, dlatego że pytałaś też o to, jak się zmieni no, cena. Wynik, cena, jak się zmieni rata kredytowa. I tu pewnie ja bym powiedział jedną rzecz bardzo wyraźnie. No, zmiana raty kredytowej, czy zmiana tej ceny nie jest celem reformy. Celem reformy jest zastąpienie jednego wskaźnika drugim. Co za tym idzie, ten spread korygujący ma za zadanie zapewnić, że właśnie ta rata kredytowa pozostanie możliwie najbardziej zbliżona przed zmianą i po zmianie do siebie. Po to, żeby żadna ze stron ani nadmiernie na tej reformie nie zarobiła, ani nie straciła. I patrząc na to otoczenie międzynarodowe, rzeczywiście poszczególni regulatorzy dbali o to, żeby taka zmiana nie była, no, można powiedzieć, z jakimś kosztem dodatkowym dla klienta, żeby nie odbiła się na wzrost raty kredytowej dla klienta. To szczególnie w Wielkiej Brytanii nawet były oświadczenia regulatora brytyjskiego o tym, że tak robić nie wolno, jest to niedopuszczalne. A czy podobnie będzie wyglądała sytuacja w przypadku depozytów? Nie wszyscy mają depozyty, składają na 3 miesiące, niektórzy faktycznie myślą długoterminowo i mają na dłuższe okresy odłożone pieniądze w banku i na przykład w przypadku leasingu, bo to też są często umowy 5-letnie. Ja myślę, że w przypadku depozytów
ten przełożenie zmiany wskaźnika na klienta indywidualnego, albo przynajmniej na to, co klient indywidualny powinien wiedzieć, nie jest tak duże. Dlatego, bo w momencie, kiedy składamy depozyt, raczej nie ma takiego produktu, w którym oprocentowanie depozytu jest oparte w umowie z klientem o stawkę WIBOR. Tak? Znaczy, bank oczywiście zmienne, faktycznie ten oprocentowanie depozytu zależy od tego WIBOR-u, tak? Tylko że tego nie ma w umowie z nami. No my powiedzmy mamy depozyt na 3 miesiące, nie wiem, na 6% albo na rok na 7%. I tam nie ma wpisanego w umowie depozytowej WIBOR-u, tak? Więc to może nie mieć tak dużego przełożenia, ale jest moim zdaniem w produktach oszczędnościowych inny produkt istotny, na który powinniśmy zwrócić uwagę, obligacje oszczędnościowe. Tak? Obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, które w ostatnich latach stały się bardzo atrakcyjnym produktem ze względu na ich atrakcyjne oprocentowanie w relacji do lokat bankowych. Więc ilość sprzedawanych obligacji, wartość sprzedawanych obligacji detalicznych Skarbu Państwa bardzo mocno wzrosła i wśród tych obligacji są takie, które mają oprocentowanie związane obecnie ze stawką WIBOR, czyli na przykład kupujemy obligacje na powiedzmy 4 lata albo na 3 lata, już nie pamiętam teraz dokładnie tych terminów. Trzyletnie są, tak. I ich oprocentowanie będzie ustalone w każdym kolejnym roku w zależności od tego, ile wynosi WIBOR. Więc teraz to się zmieni na WIRON. Tak? Więc w przypadku obligacji niewątpliwie to będzie. W przypadku leasingu też, bo tam ten koszt leasingu może zależeć od stawki referencyjnej. A powiedzcie jeszcze jedną rzecz, bo tak jak wspomniałeś, Ignacy, mówisz, że na WIRON przychodzi również Szwajcaria czy inne państwa Unii Europejskiej, część z nas. No nie konkretnie na WIRON, bo oni mają inne nazwy, ale na ten inaczej liczony wskaźnik referencyjny. Dobrze, precyzując, inaczej liczony wskaźnik referencyjny, ale część z nas przecież ciągle jeszcze ma kredyty we franku szwajcarskim czy kredyty hipoteczne w euro. Jak to będzie wyglądało, jak to wpłynie na tę grupę klientów, to przechodzenie na tę nową stawkę? Spróbuję się włączyć jako pierwszy, pozwolisz? Tak. Jeżeli chodzi o Szwajcarię i o frank szwajcarski, tak naprawdę można powiedzieć, że to się już wydarzyło. Dlatego, że ta zmiana w przypadku kredytów hipotecznych opartych na franku szwajcarskim i na stopie LIBOR CHF została zdefiniowana znowu w formie rozporządzenia, ale Unii Europejskiej i tam wskazano, że wskaźnik LIBOR dla franka szwajcarskiego został zamieniony na wskaźnik SARON właśnie z odpowiednim spreadem korygującym. I ta zmiana też z perspektywy tutaj naszych klientów w Polsce dla kredyty hipoteczne już się de facto wykonała. Jeżeli chodzi o euro, takiej zmiany jeszcze nie mieliśmy. Wskaźnik dla euro, ten podstawowy Euribor, funkcjonuje wciąż. Natomiast jest też nowy przygotowany wskaźnik dla strefy euro, który pewnie z czasem będzie zaimplementowany. Mówię pewnie z czasem, tam nie ma jeszcze określonego horyzontu czasowego. Natomiast takie chyba najbliższe wydarzenie na świecie to jest zmiana w Stanach Zjednoczonych, która dosłownie 1 lipca wchodzi w życie. I dokładnie tak samo jak u nas, ten stary wskaźnik będzie zastąpiony wskaźnikiem nowym, kalkulowanym w sposób podobny, jak Ignacy to wyjaśniał tutaj dla polskiego rynku. Czyli rozumiem, że jeśli ktoś miał kredyt hipoteczny, czy ma nadal kredyt hipoteczny we franku szwajcarskim i nie zauważył jakiejkolwiek zmiany, to nadal jej nie zauważy. Tak powinno być. Tak powinno być, oprócz tego, że do tej pory pojawiała się jedna nazwa wskaźnika, on się nazywał po prostu LIBOR dla franka szwajcarskiego, a teraz ta nowa nazwa to jest SARON, która pewnie może nam się, przynajmniej mnie się kojarzy z Władcą Pierścieni i Sauronem, więc łatwo ją zapamiętać. Ja myślę, że też jest bardzo ważne, kiedy rozmawiamy o tych wskaźnikach, czy to w Polsce, czy w innych krajach, co też ma wpływ na Polskę, bo przecież są kredyty walutowe. Tak? Jak mamy kredyt walutowy, to jego oprocentowanie zależy od oprocentowania w danym kraju, a nie w Polsce. Bardzo ważne jest, żeby zrozumieć, iż celem tej reformy, trochę tak jak już powiedział Paweł, nie jest zmiana kosztu kredytu. Tak? To nie chodzi o to, że reforma została wprowadzona po to, żeby obniżyć oprocentowanie, czy je podnieść, czy w jakiś sposób, nie wiem, istotnie wpłynąć na jego zmienność.
Chodzi bardziej o to, żeby zwiększyć zaufanie do tego wskaźnika referencyjnego. Żeby ludzie mieli poczucie, że ten wskaźnik jest wyznaczany w sposób, któremu możemy rzeczywiście zaufać. Że system finansowy, nie obliczając ten wskaźnik, nie kieruje się jakimiś własnymi interesami, tak? Czy też próbą naciągnięcia klientów. Bo w przestrzeni publicznej pojawiały się po kryzysie finansowym bardzo często takie głosy, że te wskaźniki może nie są wyliczane nie tak, są niewiarygodne. Wiele z tych głosów było niesłusznych, no ale ta debata się toczyła, tak? Więc jakby cel reformy jest taki, żeby wszyscy mieli przekonanie. Wszyscy kredytobiorcy, wszyscy, którzy kupują obligacje, też wszyscy, którzy mają depozyty, nawet jeżeli depozyt nie jest bezpośrednio oparty o WIBOR czy WIRON, to cena, którą bank nam daje, czyli oprocentowanie, które proponuje, pośrednio zależy od tego, jaka jest stawka rynkowa WIBOR czy jaki będzie WIRON. Więc chodzi o to, żeby ci wszyscy ludzie, którzy używają produktów finansowych, mieli pełne przekonanie, że ta stawka referencyjna, hurtowa cena pieniądza jest ustalana w sposób wiarygodny. Tak jak kupujemy pomidory na targu, to nie myślimy o tym, czy cena tych pomidorów jest ustalana dobrze czy źle. Pewnie dlatego, bo transakcje są małe, my dokonujemy ich codziennie, więc jeżeli zobaczymy, że jeden sprzedawca nam się nie podoba, to jutro pójdziemy do innego. Na rynku finansowym jest trochę podobnie, a trochę inaczej. No podobnie też w takim sensie, że mamy rynek hurtowy, mamy rynek detaliczny, cena detaliczna zależy od ceny hurtowej, ale jest trochę inaczej, ponieważ biorąc kredyt, zobowiązujemy się na wiele lat do tego, że będziemy płacić konkretną cenę. To tak jakbyśmy jakiemuś sprzedawcy pomidorów powiedzieli, że my będziemy kupować u niego codziennie przez 30 lat. To wtedy byśmy się zainteresowali, jak on ustala tą cenę i chcielibyśmy mieć przekonanie, że on ją ustala uczciwie. I tak samo tutaj. Chcemy mieć przekonanie, że ten wskaźnik referencyjny jest absolutnie wiarygodny, niepodatny na manipulacje. I to jest główny cel tej reformy. Jakby jasne, ale powiedzieliście i jakby jasno wytłumaczyliście, że ten jak regulowany jest ten wskaźnik, ale czy on też jest nadzorowany? To jest też rzeczywiście dobre pytanie. I tak naprawdę celem wszystkich zmian, które w ostatnich latach wchodzą, jest właśnie zbudowanie całej tej infrastruktury nadzoru. Zbudowanie infrastruktury nadzoru, no bo po pierwsze, my będąc w Unii Europejskiej odnosimy się do przywołanego już rozporządzenia BMR, które określa, jakiego rodzaju działania, jakiego rodzaju środki muszą być podjęte, żeby ten wskaźnik był wiarygodny i bezpieczny. I to jest jakby pierwsza instytucja, pierwszy krok do zdefiniowania tej wiarygodności. Druga ważna instytucja to jest administrator, czyli spółka GPW Benchmark w Polsce, która właśnie wylicza te średnie oprocentowania, opracowała metodykę, opracowała algorytm, odrzuca wartości skrajne, tak jak Ignacy mówił, i zajmuje się nie tylko wyliczaniem wskaźnika, ale też udostępnianiem go publicznie i na swoich stronach internetowych codziennie te bieżące wartości podaje. No i w końcu jest trzeci podmiot ważny z perspektywy całej tej zmiany, to jest regulator, czyli podmiot, który pełni rolę nadzoru, sprawdza, że regulamin został przygotowany, że administrator działa zgodnie z tym regulaminem, że poszczególne wartości są przekazywane w sposób prawidłowy. I tym regulatorem w Polsce, jak dla całego rynku finansowego, jest Komisja Nadzoru Finansowego, która taką rolę właśnie nadzoru nad wskaźnikami również sprawuje. Jakby jasne. Słuchajcie, na zakończenie naszego spotkania, na zakończenie naszego webinaru, chciałabym Was prosić, każdego z Was, o wymienienie w punktach tych najważniejszych rzeczy, które nasi przedsiębiorcy powinni zapamiętać z tego spotkania. Zmienia się sposób wyliczania tego wskaźnika. Dotychczas on był oparty o deklarowane ceny w transakcjach, które będą zawierane na jakieś okresy w przyszłości. Tak? Teraz ten wskaźnik będzie oparty o konkretne transakcje już zawarte na rynku, tak? Zawarte na jeden dzień. Nie należałoby się spodziewać istotnych zmian w faktycznych kosztach kredytu. Aczkolwiek nowy wskaźnik może trochę inaczej reagować na cykl zmian stóp procentowych. Tak, czyli w cyklu zmian stóp procentowych przez bank centralny, bo przypomnę, jak się ustala cena pieniądza. Bank centralny ustala cenę pieniądza w transakcjach
między sobą a bankami, to ta stopa referencyjna banku centralnego ma wpływ na cenę hurtową w transakcjach między bankami i między bankami a dużymi firmami. I później to, ta cena hurtowa przekłada się na cenę, którą płaci przedsiębiorca, którą płaci osoba indywidualna. Więc ostatecznie ten koszt kredytu nie zmieni się, natomiast on może trochę inaczej reagować na to, jak bank centralny zmienia stopę procentową. Czyli na przykład dziś, jeżeli oczekujemy, że bank centralny podniesie, teraz nie oczekujemy, ale załóżmy, żebyśmy oczekiwali, że za miesiąc bank centralny podniesie stopy procentowe, to WIBOR by już to wyceniał. Tak, bo WIBOR, tak jak powiedziałem, zależy od deklarowanych cen na przyszłość, więc banki by rozumiały, o, bank centralny chce podnieść stopę procentową. I wyprzedzały. Więc wyprzedzały. WIRON pewnie będzie mniej na to wrażliwy. I to są moim zdaniem takie najważniejsze punkty. Dzięki, Pawle. Ja bym dodał jeszcze do tego, co Ignacy powiedział. Po pierwsze, że ten nowy wskaźnik WIRON, on już jest dostępny, jest publikowany, możemy zobaczyć, jak wygląda jego poziom. A w ciągu kolejnych 6 miesięcy możemy się spodziewać, że powstaną pierwsze produkty oparte właśnie na WIRONie. Także to jest jedna rzecz. Druga rzecz, która myślę, że jest ważna, to to, że ten wskaźnik jest administrowany, nadzorowany i że tak naprawdę jest to ten element nadzoru, ten element, te obowiązki, które sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, no mają zapewnić, że on wskaźnik będzie w sposób bezpieczny wyliczany i prawidłowo prezentowany. No i trzecia rzecz, no jest to nie zmiana, która ma odzwierciedlić tylko i wyłącznie to, co się dzieje u nas, natomiast jest to pewna zmiana, która zachodzi czy w całej strefie euro, czy na całym świecie i tak naprawdę z tej perspektywy no, Polska wpisuje się w pewien trend światowy. Dziękuję pięknie za to spotkanie. Paweł Spławski, Deloitte i Ignacy Morawski z Poddata. Ja bym do panów wystąpienia i wypowiedzi dodała jeszcze i chyba... Puls biznesu, dobrze. Tutaj nie zniknęło. Dobrze, i puls biznesu, Ignacy Morawski, puls biznesu. Ja bym jeszcze dodała do tego, że najważniejsze dla mnie jako odbiorcy WIRON-u jest to, że zmiana tego wskaźnika będzie dla mnie niezauważalna. Że nie będę musiała biec do banku, żeby podpisywać kolejne umowy czy renegocjować te umowy i że zapewniacie mnie jako kredytobiorcę, że ta cena kredytu się dla mnie gwałtownie nie zmieni, czyli przede wszystkim nie wzrośnie. Tak powinno być. Dziękuję.